Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Lukas i chciałem Was zaprosić do kolejnego materiału z Mafia Remake, moi drodzy. Zaczynamy tak od razu, ponieważ wstępny cinematic był w poprzednim materiale, więc myślę, że możemy już swobodnie ruszać, także cóż, moi drodzy, zaczynamy. Przy okazji pamiętajcie, jeżeli ten materiał Wam się spodobał, pamiętajcie o łapce w górze, komentarzu i ewentualnie subskrypcji. I don't need anyone walking me home. Hey, we were talking about meeting up tonight anyway. I guess. And you can quit worrying about what he's gonna think. Not the point, Tom. He treats me like a kid sometimes. Hey, I get it. He's protective. He's seen things. We've all seen things. Swoją drogą pamiętam tą misję, te zadanie w oryginale i powiem wam, że była dosyć irytująca. I took it, so I get to say where it goes. Polly won't thank you. Well, maybe tomorrow's finally gonna be the day he fixes his own breakfast. Ale nie zmienia to faktu, że jest, jest interesująca. Przy okazji, wiecie co? Postanowiłem jednak nie zmieniać poziomu trudności. Tak. Myślałam nad tym dosyć długo i wiecie, wydaje mi się, że najlepiej po prostu przestawić tą historię tak na spokojnie. Najwyżej któregoś dnia. Zmienimy sobie na poziom klasyczny. Wynika to z faktu, że Mafia, podobnie jak Red Dead Redemption 2, dosyć często mi się przycina w taki dosyć charakterystyczny sposób. Ja to oczywiście wycinam podczas nagrania i sam poziom trudności no, wymaga częstych powtórzeń, więc nagrania tych materiałów są dosyć długie i potem muszę na tym siedzieć, nie? I chciałbym to przedstawić dosyć tak... jakby to powiedzieć, co jest? Chciałem przedstawić tak dosyć spójnie, płynnie, także no, nie będę zmieniał poziomu trudności. No, mówi się trudno, ale spokojnie. Nadrobimy to, tylko po prostu nadrobię to, można powiedzieć, kiedy sobie już ulepszę sprzęt. No, to jest taka decyzja stricte pragmatyczna, niestety, no ale... Niestety, musiałem ją podjąć. Don't get yourself killed on my account, Tom. I try to avoid it. That's all you got? You spend all this time with a lady killer like Sam Trapani, and the best line you got is good night for a walk anyways? Well, it is, ain't it? Yeah, I guess so. Wiecie, musiałbym sobie przypomnieć te oryginalne rozmowy. Nah, we're good. Now I don't get flowers? When you let me take you on a real date and not some walk home for Luigi, then you get the flowers. Ale wiem, że twórcy pozmieniali część rzeczy. Luigi? Nah. These guys have been creeps to me for weeks. A pozmieniali część rzeczy. No wiadomo, to jest remake, tak? Nie taki jeden do jednego z dialogami. I wiem, że tutaj część pozmienia. No chociaż jestem ciekawy, jak będzie wyglądała końcówka tego zadania. Ponieważ jest ona dosyć, przynajmniej kończyła się dosyć charakterystycznie, tak was pamiętam doskonale. Zobaczymy, jak tutaj się skończy. Let's go someplace. Tomorrow night, maybe. The pictures, maybe. You can get your flowers. That'd be good. Ale dobra. Oh, hey there, darling. Are you stepping out on us? Piss off. Don't cast the kitten doll face. We'll let your boyfriend watch. What do you say? We going to have trouble here. Trouble started back when you tried to steal our girl, Chief. You saps aren't careful. You'll end up in wooden overcoats. Last chance to walk away. We ain't frails. We know who you work for. Salieri might have been the big six when he was younger, but he's all washed up now. Mm-hmm. It's only a matter of time before Morello punches his ticket. I don't need Salieri. Or anyone else. Not for this. Well...
Then let's see what you got, cake eater. Ej, dobra. Bijemy, bijemy. Dobra, jeden oberwał. Kurczę, walka z... Pamiętam, że walka z kilkoma naraz w oryginale Mafii, uwierzcie mi, nie było takie proste, ponieważ ci wszyscy przeciwnicy rzucali się na Tomiego jednocześnie. I uwierzcie, to naprawdę nie było proste zadanie. A, jeżeli ktoś może zapytać, jakie jest poziom trudności, to jest to poziom trudności średni. Także to też nie jest tak, że gramy na łatwym. Bez przesady. Ale myślę, że poziom średni będzie idealny do przedstawienia opowieści. Przy okazji, czy mogę wziąć? Mogę. Dziwne, że kiedy on wyprowadza... Tutaj przeciwnik wyprowadza cios, no to wtedy nieważne co i jak go bijemy, i tak musi zadać obrażenie. Oho. Oho. Mamy mocniejszego zawodnika. Dobra. No chodź tu, chodź tu. Dobra. Taki mini bosik tego zadania. Dobra, padł. Zabolało. Dobra, zobaczymy jak u Sary. O, tak jest. You got a good right hook. I'll give you that. You're bleeding. Come up to my place. I'll take a look. Powiem wam tak, to zadanie i tak było o wiele prostsze. To było o wiele prostsze zadanie w przeciwieństwie do oryginału. Wondering when you'd invite me up. The bank's closed, Slugger. I'm just gonna patch you up is all. Now go sit down on the couch, roll up your sleeve. I'm getting my sewing kit. Doesn't look too bad. You need something for the pain? No, I'm fine. You don't have to do that. What? I can see it fucking hurts, Tom. You want to pretend it? Don't go ask Polly to staple you up. What do you get? Compliments of the Don. Take another. All right. You gonna grin and bear this? Yeah, I'll be okay. Good. Because I don't need the little old lady next door complaining to the super about all the racket. Just be quick about it, will ya? Oh, it's gonna take as long as it takes. The sloppier the stitch, the uglier the scar. They're right. You stitched up a lot of fellas. Just my father. Ma would really go after Luigi sometimes. He got pretty good at ducking dinner plates. So one day she stabbed him with her knitting needle. Right through the hand. What for? Cause. She was an ugly, jealous drunk. There. Not my best work, but it'll hold. The scar will be something to remember you by, if nothing else. You're staying over. Can't have you stumbling through the neighborhood pie-eyed. Not when them hoods are out looking for you anyways. Yeah, okay. You got an extra blanket or something? No. And the heat's out. Mm.
są to. Tak. Odblokowane osiągnięcie, dobry wieczór na spacer, rozdział ukończony. Oczywiście będziemy jeszcze drugi sobie grać, przy czym zakończył się zupełnie inaczej niż sądziłem. Zupełnie inaczej niż w oryginale. W oryginale skończyło się no dosyć pikantniej. Lepiej się przyzwyczajaj. Kolejne. This can't stand. Sarah's okay, boss. I took care of it. She started working here before she could see over the bar. I don't have a daughter of my own, Tom. I'd do anything for Luigi's little girl. So would I. We all would. That's right, boss. Anything for Luigi and Sarah. Do those bastards think this is fucking Luna Park or something? I'll rip them apart with my own hands. Our business is protection. But who's gonna pay up when they learn we can't even protect one of our own as she walks home from work? So what do you want us to do? Teach these boys a lesson. Break every bone in their bodies, put them in wheelchairs, bust their faces up so bad even their mothers can't look at them without screaming. We know where they're holed up. My friend on the force says we should start looking into Chinatown. Then Big Biff will know something. Tommy, go to Vinny, get us some gear. Meet me at Biff's place. Yeah, okay. Leave these punks laying in the street. I want everyone to know we do not allow mad dogs to run wild in our neighborhood. You got it, boss. Some of these sons of bitches could still be on our No to lecimy, moi drodzy, lecimy, lecimy. Make sure they're gone while you see Biff. Good hunting. Yeah, same. Okay, so when you're done with Vinny, come find me in Chinatown. Sure. Let's go bust some heads. Bardzo dobrze. Ale standardowo, na początku rozejrzyjmy się, czy czegoś nie ma. Przy okazji pogadajmy, może uda się tutaj z Sarą pogadać? Nie, nic nie ma. Nic nie ma, a Luigi coś powie. Food for fish. We'll teach him respect. Don't worry. With you, I never worry. But do not tell Sarah this is not the hot affair. Not anymore. Luigi skrywa więcej tajemnic niż nam się wydaje, moi drodzy. Wydaje się takim miłym starszym panem za ladą, ale. Nah. Don's got a job for me someplace out of town. Don't worry about it. It'll keep till you're back. Ale nie dajcie się zwieść, Luigi, to tak naprawdę... A może nie, po co zdradzać wam tutaj meandry fabuły? Tak czy tak, jak widzicie, Tommy wygląda już zupełnie inaczej. Jest to, no już taka postać, nie tak jak na początku. Przy okazji, właśnie, jesteśmy w kuchni, czy tutaj nie ma karty jakiejś? Albo opisu, czegokolwiek? Chyba nie, chyba nie. Tak powiedziałem, wygląda zupełnie inaczej. Ma już swój własny garniak. Wygląda naprawdę bardzo elegancko. No i Fedora. Pamiętajcie, Fedora najważniejsza wśród tutaj mafijnych tutaj porachunków. No i teraz wygląda jak prawdziwy mafiozo, nie? Mafiozo lat 30. Bo szczerze mówiąc, mafiozi dzisiaj są jacyś tacy, ja wiem. Nie, to żebym żadnego jakąś mafię spotkał. A, dobra, już mieliśmy okazję zobaczyć to zdjęcie. Tutaj Ralfa z jego własną mamą. A właśnie, a na górze? A, na górze mam Winiego. Tylko trzeba wejść z drugiej strony. Okej, no dobra. Wiecie, wolałem się rozejrzeć. Czy przypadkiem... Nie ma kart, ale możliwe, że jakby już z miejsc tutaj... Zostały wyczyszczone. Do garażu wejść jako tako nie możemy. Możemy tylko wybierać auta. Do misji, ewentualnie do takiej swobodnej jazdy w trybie swobodnym. Hey, hey. Here for some heaters, Tom. Nah, already going and healed. Paulie and me, we gotta give a beating to some punks who've been on our turf. I don't wanna pull this and piss in our own street. There's something to bust heads, that's all we need.
Sam turned over some guy's warehouse and, autographed by Babe Ruth himself, the guy said. I mean, that's horse shit, but they bust heads. Your punks won't have time for questions. Not I won't. Thanks, Vinny. Dziwne. Wyciągnął 3 baseballe, a tutaj Tommy wziął 2. Więc po co wyciągnął 3? No wiecie, tak na prosty, na logiczny sposób. Zaraz, mówi, że przygotował auto, tak? Czyżby to było to auto? Chyba tak. No ale dobra. Bo wiecie, byłoby tak dla Tommy'ego, dla Sama i dla Pauliego, nie? No ale dobra, no. Okej, okay, nie wnikam. Przy okazji, swoją drogą, taka ciekawostka, że nagrywam ten odcinek z rana, dosłownie przed wyjściem do pracy, bo jakoś tak się złożyło, że wstałem rano. Przy okazji, wyłączę radio, na wszelki wielki. Wstałem akurat rano tak wcześniej niż zapowiadałem, niż myślałem. Dobra, niech przejdzie sobie babeczka przez pasy. Bądźmy tutaj, wiecie, kulturalni i tak dalej. Tak wstałem wcześniej niż przewidywałem i pomyślałem sobie, że nagram. I tak się składa, że akurat za oknem pada deszcz. No i w grze również pada deszcz, także to taka malutka ciekawostka. Wracając jeszcze do poprzedniego rozdziału. Kończył się on dosyć pikantnie, gdyż z tego co pamiętam, takie strzępki pamięci, to właśnie po tej całej akcji w tym zaułku, gdzie no te chamy, bo można tak swobodnie ich nazwać, próbowały, no, prawdopodobnie z dużą dozą prawdopodobieństwa zgwałcić również Sarę. No potem Sara, no z tego co wiem, chyba też opatrzyła ranę Tommy'ego. A potem, no... Puk, puk, puk. A potem było to troszeczkę więcej. Oczywiście wiecie, to tak to mówię tylko prowizorycznie, że to było takie pikantne, no bo pamiętajmy, to był rok 2002, bo raz się pomyliłem i powiedziałem 2001. No i to było tak trochę dziwnie wyglądało, ale w tamtym czasie powiem wam takie wow, nie? Kurczę, co się dzieje? Chinatown. Czy faktycznie odwiedzało się Chinatown w tej misji? Możliwe. Możliwe. No głowy nie dam. Kantońskim? Some jokers causing trouble. They mess with Luigi's daughter. Plenty of hoods around. You got any more? One of them's a weasel named Billy. Pals with a prissy chump and a bruiser with a bald head. Right, right. I know them. They're set up in the old service station a block over. They hawk some gear every now and then. Small time. That's why I need to come to you, Biff. You're good with small time. Out the back, cross the street. You'll find them there. Thanks. See you around. Hey, Paulie. About that dough? Relax. Just waiting for my guy to come through. It'll be next week. Just sit tight. O, właśnie. Mamy tutaj czasopismo Detektyw. What was that back there? You and Biff got something going on. Guy I know is bringing in a shipment of suits. Classy ones. Mexican. You getting suits from Mexico? No, idiot. The suits are boosted from a lockup downtown. The tailor is from Mexico. Originally, anyways, he lives in... Lewy interes Pauliego? Yeah, yeah, I'll get his cut. A jednak nie, dobra, dostaje swoją działkę. I guess I heard nothing. Wiecie, kręcenie na boku... O! Proszę bardzo. Odblokowano osiągnięcie, komiksowa przemoc. Przypadkiem, tutaj zobaczyłem, wiecie, robienie interesów na lewo w takiej organizacji jak mafia, tak, proszenie się o podrażnięcie gardła i zapamiętajcie to zdanie, moi drodzy, bo będzie dosyć istotne fabularnie.
long thinking that one up. Nah, this plane gets used a lot. I think we gotta go in through the side. Fajna sprawa. Lubię takie smaczki, że jak wejdziemy, to znaczy smaczki, w sumie to powinno być standard, a nie smaczek. Bo w wielu grach jest dosyć często tak, że jak wejdziemy pod dach, to i tak na nas pada deszcz. To jest dosyć zabawne na swój sposób. Przy okazji, jak tutaj z... Telling you the nicest ass I've ever seen in my life. Yo, yo. Oh, Billy, it's the guy from the other night. We gotta go. O, tak. Bardzo dobrze. Wiecie co? Naprawdę, nie... O kurde, nie lubię strasznie gwałcicieli i wszelkości ludzi, którzy, no wiecie, molestują. Dla mnie to jest, no strasznie... Już mam więcej szacunku, można powiedzieć, do złodzieja, niż kurczę do takiego pajaca, nie? Więc tą misję, powiem wam, że wykonuję z wielką przyjemnością i tego typu pajaców rozwalam z jeszcze większą satysfakcją niż nawet kurczę morderców. Dobra, lecimy, tylko zaraz, jak się zmieniało tutaj broń? A bo dobra, na razie nie będę kombinował. A tutaj. O kurde. Wchodzimy i teraz właśnie jest ta część taka bardziej interesująca moim zdaniem, kiedy przechodzimy na broń palną. Czerwone beczki, bez kitu. I... Dziękujemy. Dobra. Pięknie. Tylko chyba ktoś jest pod nami. A, jest. Swoją drogą, koleś przedstawia takiego się, no ja wiem, znaczy w sensie chodzi o to, że ma podobną fryzurę do mojej, przez co wydaje się dosyć zabawne ich zabijanie, bo tak trochę czuję się, jakbym to kurczę, może nie tyle zabijał samego siebie, bo bez przesady. Oho, proszę bardzo, kolejny magazynek, Science. Ale tu ich przedstawia, ludzi z taką fryzurą przedstawia się jako jakieś kurcze degeneratów. Kurczę, nawet na tym średnim nie jest aż tak prosto, bo zobaczcie, że nam zabrali ponad połowę zdrowia. A teraz, a tutaj skoro jeszcze tutaj, a Pauli, czy w związku czegoś tutaj nie ma? Nie ma. Przydałaby się kurcza apteczka, bo no powiem wam, taka trochę lipa się robi. A, już myślałem. A, płoń. O kurcze, ze strzelbą. Właśnie, w sumie ja strzelby nie korzystałem. A jakby nie patrzeć, strzelba to jest, no, kurczę, jedna z moich ulubionych broni. Dobra, nie ma tutaj... Zaraz, miałem wrażenie, że Pauli się zasłaniał, wiecie, twarz przed dymem. Ale może tylko mi się wydawało. Dobra. Tylko z tej odległości to strzelba mi raczej za wiele nie pomoże. Dobra, na razie pistolet. Na razie pistolet. Tutaj gdzieś po prawej jest jakiś jeden cwaniak. Dobra, tak jest. Jak on strzelał? Dziwnie. Dobra. Strzelba w dłoń i zaraz zobaczymy, na jakiej zasadzie działa tutaj nasza kochana pompka. Możemy podnieść ciało, tylko no w tej chwili no po co? Skoro to jest masakra dosłownie. Markano. Tylko Lu? Chyba to było Lu.
Kurczę, szkoda, że tylko 4 pociski do strzelby. Malutko. Oho. O, moi drodzy. Moi drodzy, strzelba daje radę jak zawsze. A w mafii, powiem wam szczerze, wygląda to jeszcze lepiej. Kiedy ten śród wypełnia ciało naszych wrogów. Johnny, get down! Oh, come on. Get us out of here! Shit, we gotta get to a car, Tom! Scram! I nowe autko. Błyszczące. Come on, we can't lose them! Gotta reload! Spokojnie, dogodzimy, tylko najpierw musimy rozpędzić to casko. To nie jest GTA, że auta mogą się tu rozpędzić do setki w 2 sekundy. No, w 4. A kurczę. Swoją drogą, to musiały być ewentualne pościgi w tamtych czasach. Pamiętajcie, że tamte auta o wspomaganiu mogły sobie co najwyżej pomarzyć i wszelkie ma się takie zakręty, no to to musiało być coś, nie? To musiało być coś. Wiecie, to też nie było tak, że to były jakieś takie wyścigi paralityków, że to były tam jeździły po 50 na godzinę i tak dalej, bo tak powiedziałem, te auta mogły się spokojnie rozpędzić więcej, to znaczy do większych prędkości, ale zanim to się stało, no to troszeczkę czasu mijało i Po prostu. Same te pościgi musiały być dosyć interesujące. A swoją drogą ciekawe, gdzie jest Sam. Kurczę. Oj! Skręcanie tymi autami, naprawdę powiem wam, no takie, no. Znaczy, owszem, wielki plus za realizm. No i kurczę, wiedziałem. Wiedziałam, że w coś stuknę w końcu, prędzej czy później. No ale chyba, że gra uwzględniła również pogodę. No pewnie nie patrzeć, tu pada i to tak konkretnie pada. Więc panowanie nad autem, powiem wam, jest takie no mocno średnie. Czyli tak klasyk. Rozbili się. I want to pop it, Tom. No, wait. Please, I don't want to fucking die, man. Christ, Tom. You can't feel sorry for these animals. A guy like this would plug you if you give him the chance. You gotta pull the trigger without thinking. I'm out. This one's finished too. Oh, Christ, Tom. Snap out of it. You remember what those guys wanted to do to Sarah? Yeah, just, Hey, let's get out of here before the bulls show up, huh? Odblokowano osiągnięciem burza nad Chinatown. Następnego rozdziału już ogrywać nie będziemy, ale zobaczymy sobie wstępny cinematic. Tak jak mówiłem, tak będziemy po prostu jakby kończyć dane zadanie, tak żeby po prostu miało to ręce i nogi. Święty i grzesznik. Simple straight. I can't afford this life no more.
Just getting lucky. I'll give you a chance to win your money back. You want in, boss? We have business to discuss, Paulie. We're in it now, boys. One of our associates at the coroner's office sent this over. Corpse's name is Giolotti. You recognize him? Sure. That's one of the punks we ran out of the neighborhood. Now he got the bullet in the back of his head? Yeah. We capped him. Well, the cops ought to thank us. We did him a favor. The guy was a rapist, boss. Yeah? Well, he was also a city councilor's son. You want to drive a politician into Morella's arms? There's no better way than killing off his family. Christ. It gets worse. You left another guy in the wreck? Yeah, but he was dead when we got there. You gonna tell me he was the president's nephew or something? Two in the head, Paulie. If you're gonna do a job, do it right. He made it? Yes. He spent the week in St. Mary's, but he pulled through. Can he point a finger at either of you? I don't know. Maybe. Okay. Look, we're gonna kill two birds with one blast. Galati's funeral's today at St. Michael's. Sam, you're gonna attend. Sit in the back and try to spot the lucky bastard. How will I recognize him? He'll be the one who just crawled away from a car wreck. His arm is broken. Look for a sling. Sam's gonna need a little distraction if he's gonna clean up your mess. He's sending Tommy to dip his wick? It's a brothel? A gentleman's club, just down the street from St. Michael's. Madonna's invested a lot of money in it over the years. So, me and Sam. Regardless, the owner has suddenly decided to do business with Morello instead of us. You want me to go remind him of his obligations? Yes. Then blow the place up. What? Morello wants to take businesses away from us? He'll inherit craters. Look, Tom, we can't send Paulie and Sam since all the ladies know them already. They'd never make it through the front door. But you can walk right in. Okay. What about the manager? Take care of him wherever you find him. If any of the horse see it, well, it'll be a warning. Once he's out of the way, head to his office on the top floor. Grab any documents and money you find there, and place the explosives. Vincenza will see that you have what you need. And you think the blast will be big enough to give me cover? Yeah. But be smart. Only take a shot if you know you won't get made. Tommy, one more thing. One of the girls is passing Morello information about our operations. Before you blow the place, you'll need to take care of her, too. You want Tommy to kill a twist? Come on, Frank. It's just bad luck this falls to Tom. But we gotta protect the family. Her name is Michelle. She's usually working one of the upper rooms. Her photo is in the folder. You boys clear on everything? Yeah. Tom. I got it, boss. Then get it done. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, moi drodzy, ale to zdjęcie, które widział Tom, tej dziewczyny, było przy samochodzie. I ta dziewczyna, z tego co pamiętam, jeżeli przypomnicie sobie odcinek z wyścigiem, to ta dziewczyna tam była. Także to taka niech będzie taka mała zapowiedź tego odcinka, który będzie po tym, tak? I wiecie co? Wybaczcie, że nie pożegnałem się z wami w poprzednim materiale z Mafia, ale to dlatego, że chciałem zrobić swego rodzaju eksperyment polegający na tym, kto ogląda do końca. Ponieważ statystyki kanału mówią jasno, że około 30% jakby ogląda do końca, natomiast reszta nie. Więc nie to, żebym jakoś się szczepiał, bo w sumie też tak robiłem. I zazwyczaj oglądam to, co mnie interesuje, chyba że to jakaś była nowość, wiadomo, no to od początku do końca. Ale wiecie, chciałem tylko tak sprawdzić tak z własnej czystej ciekawości, więc jeżeli drogi widzę dotarłeś do końca, to zostaw komentarz o treści Sara w związku z dzisiejszym odcinkiem. Także cóż, moi drodzy, bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie o łapce w górze, o komentarzu, właśnie o Sarze, o ewentualnej subskrypcji. No i życzę wam miłego dnia lub wieczoru, w zależności kiedy będziecie to oglądać. Także do usłyszenia, moi drodzy.